Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w The Last Case of Benedict Fox. I od razu przyniosłem się już tutaj, do miejsca, gdzie pokonaliśmy tę pieruńską bestię. I teraz sobie wjedziemy dalej windą i zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi, bo na razie jakby... Szukamy pewnie dodatkowych mocy, możliwości podróżowania. Na razie jakby tylko w jednym kierunku widzę, że mnie gra prowadzi. Przynajmniej takie mam teraz wrażenie. No właśnie. I gdzie my teraz jesteśmy? O! Znaczy, to też jest ciekawe, że tu mieliśmy... Wszedłem tutaj niby, gdzie jest winda... Też jakaś wspinaczka tu jest. Poszedłem tutaj, gdzie jest winda, która niby miała mnie prowadzić w górę. Chociaż nie, może gdzieś tutaj byłem. Nie, nie wiem, coś mnie tu przeniosło. Myślałem, że to jest to miejsce. I cyk, znalazłem się tu. Ciekawe. Czyli droga jest w prawo, więc pójdziemy w lewo. A jednak nie. Myślałem, że może coś się uda znaleźć. Zauważyłem sobie też sam po swoim gameplayu poprzednim. Gabinet ojca. Że częściej powinienem strzelać z pistoletu, on się bardzo szybko ładuje. O! Jakie to ładne tutaj. Coś mi się podoba w sumie... Słuchajcie, nie wypatrzyłem tego wcześniej. Ale teraz, jak delikatnie, zobaczcie, wychylam gałkę. Nasza postać delikatnie kroczy. Troszkę dalej wychylę, idzie. Jeszcze dalej wychylę. Lekko biegnie, najdalej wychylę, popiernicza. I to wszystko ma swoje animacje. To taka niby drobna pierdoła, ale... Bardzo fajnie, że to jest ogarnięte. O, wspomnienie. What are we looking at? The earth still quakes from the emotional intensity. Answer the question for yourself, Benedict. No i to jest takie interaktywne wspomnienie, zobaczcie. Można tu przybliżać, oddalać, zobaczyć. Ktoś przyszedł i ojciec się czymś załamał, tak? Interakcja. Czyli, że mogę wejść w to wspomnienie. O! No proszę. Ale to teraz mam ją sobie zapamiętać? Nie wiem, zrobię screena. Może trzeba sobie narysować. W każdym razie można zapisać to jako, słuchajcie... 9, 10.30, 2.30. Tak myślę. Ale to mam na screenie, sobie zobaczę. Następna przewiń? Ale co następna? Następne wspomnienie? A następne... The ritual, the memory fades here. Perhaps more transpired elsewhere. Widzę, że kłócił się, tak? Kłócił się z obecną małżonką, nową małżonką, żoną numer dwa, o jakąś księgę. Tak? A myśmy już z jedną księgą mieli do czynienia przy Dredge ogrywaniu. No dobra. Jest to troszkę niepokojące, ale w sumie klimatyczne to miejsce. Jakaś interakcja tu jest? Nie ma tu żadnej interakcji. Przewiń. Aha, przewiń, dobra, rozumiem. Okej, w ten sposób przewiń. Czyli mamy pierwszą, mamy poprzednią. Niektóre wspomnienia mają interakcję, niektóre nie mają. Choć trochę Ona pokazała jakieś dokumenty? Tak, ona pokazała coś. Mu, tak? No w każdym razie, trochę szybciej moim zdaniem powinno się przewijać przez nie. Dobra, wychodzimy ze wspomnień. Life made an appearance in the house. Let's examine it, Benedict. Widzicie, tutaj jest znowu zejście niżej, ale nie mamy umiejętności, która nam pozwala się dostawać w takie miejsca. Tak, ale sami zobaczcie, że to właśnie jest ten gabinet. No to teraz już wiemy, co musimy zrobić. W sumie musimy z powrotem wrócić. A, to można się też można przenosić w taki prosty oto sposób. To też jest znak zapytania. Ale to chyba to, że dwa razy trzeba mnie zniszczyć. No bo tu nie ma żadnego innego, to już wszystko żeśmy sprawdzili, tylko to jest do zniszczenia teraz. Bo zauważyłem, że można po prostu tak się też przenosić poprzez teleportami. Zobacz, nie trzeba wejść w teleport, żeby przenieść się przez teleport gdzieś. Także to jest spoko. Z każdego miejsca można się przenieść do kotwicy, tak zwanej. Może właśnie dlatego się to nazywa kotwicą. Ciekawe, czy w angielskiej wersji jest rzeczywiście anchor. No dobra, to musimy teraz przypomnieć sobie, gdzie było biuro. No, wydaje mi się, że w lewą stronę od głównego wejścia było, tak? O!
A to kto? Harry, long time no see. It is good to see you, you old devil. In trouble again, I presume? I feel Harry knows you better than you do yourself, Benedict. You got that thing I asked you about? I got you, kid. Got it right here. Okej, okay, czyli mamy amplifikator, który nie jest popsuty, czyli może nowa moc wejdzie nam. Zdumiewające urządzenie, pozwalające mi bezpiecznie sięgnąć po umiejętności towarzysza. Dom dla otchłańca, stworzenia, którego nie ma tu ni tam. Kruche połączenie prototyp mnie. Albo będziemy go upgrade'ować może na przykład tuszem. Albo czymkolwiek innym, może wspomnieniami. Jakaś waluta musi być do pewnie odblokowania możliwości. I have some amber for you. Sorry, but these are completely worthless to me. No one knows what to do with it, but if, along the way, you've dug up any bits and pieces of memories, feel free to browse my wares. O! Wspomnienia. Handel wspomnieniami. Cudowna woda. Ty ledwo widzę. Ten, kto ma zdrowie, ma nadzieję, a kto ma nadzieję, ma wszystko. Okej, okay. A gdzie jest opis zdrowej wody? Kamienne urządzenie. Skała nie krwawi. Granat dymny, brzmi... A w ogóle to jest ulepsz. Aha, cudowna woda to jest ulepsz. Dobra, a jak ulepszamy? Zwiększ ilość, ulepsz jakość, zwiększona liczba odzyskiwanych HP. Ja bym może zwiększył ilość użyć. Dobra. Moje pierwsze zakupy, Tinker Tailor. Nie kupiłem co prawda żadnych nowych zabawek. Kamienne urządzenie. Nie kupione teraz, ani tym bardziej... granat dymny może powodować, że będziemy mogli właśnie nie być niezauważeni przez wroga. What I needed. Till next time. Be careful. The organization and the order. Don't mess around. You don't have much time before they get here. No dobra, czyli mam tutaj dostęp do sklepu, ale widzieliście podwójny skok ulepszony z tego co widziałem jest, tak? Rozstawił swój sklepik, a jednocześnie coś tam w kompendium mieliśmy sprawdzić. Tu mamy opis o kotwicach, utrata odzyskiwanie tuszu, umiejętności, chwyt towarzysza. Towarzysz pozwala Benedyktowi skakać wyżej poprzez zaczepianie swoich macek o sufity i krawędzie. Kiedy Benedykt skacze w pobliżu sufitu lub krawędzi w obrębie zasięgu towarzysza, ponowne cięcie skoku w powietrzu powoduje, że Benedykt wzniesie się wyżej. Pozwala to Benedyktowi na dotarcie do miejsc w inny sposób nieosiągalnych. Na wszystkich powierzchniach, na których towarzysz może się uchwycić, pojawi się okrągły wskaźnik informujący, że umiejętność może być w tym miejscu użyta. Czyli, jak sobie dobrze przypominam, sekretne drzwi, dobra, to są śledztwa poszlaki, to jest ten fioletowa kropka, tak? Dobra, ale tu mieliśmy ułożyć szufladę. Teraz lecę z pamięci, zobaczymy, czy pamiętam. Wydaje mi się, że tu miała być 9, tu miała być 10:30, tu miała być 2:30, prawda? Tak, dobrze zapamiętam. I mamy klucz. Patrzcie, kolejny klucz tego, którego brakowało. Klucz z symbolem dodany do ekwipunku. Mam teraz wszystkie 4. Dobrze myślę, że mam wszystkie 4? Tutaj mamy, co mamy? Mamy tutaj, ten amplifikator teraz już. O, ale czekaj, znak zapytania. Zbadaj. Co to jest? Jaki brzydal? Co to ma być? Czemu to jakiś mikropotwór jest w środku? O co chodzi? Ale brzydal. No nic. Okej. Okay. Brzydkie to. A czekaj, dostałem kluczek. Piękny klucz, dobrze zrobiony, solidny, z symbolem, którego ani nie znam, ani nie rozumiem. Kolejna zagadka. A przecież tutaj mieliśmy... Aha, bo to jest tylko... No dobra, to jest klucz, który ma wartość 100. Dobra, to jest klucz, który ma wartość 100, bo po tej kartce widzimy, tak, że wartość 100, nie? Widzicie teraz też, tak? No dobra, ale na razie nie wiemy, do czego ma być użyty, tak? Na razie jeden kluczyk. Tu też potrzebujemy czegoś, jak widzicie, klucza z takim oto symbolem. Trzeba pamiętać, gdzie są jakie symbole, ale wydaje mi się, że chyba trzeba teraz wrócić znowu pod ziemię. Tak, chyba wracamy z powrotem pod ziemię. Szkoda, że tu nie można było zapamiętać, co to jest.
Ale wracamy tutaj do tego miejsca i co? I mówi, że teraz możemy podwójnie skakać, możemy dostawać się do miejsc, które były niedostępne. Spróbujmy na początku. No mam dostać do tej kobiety, tak? Patrzę, które możliwości mogą nam w tym pomóc. Czy może nam pomóc teraz podwójny skok? Sprawdźmy. Czy teraz może nam pomóc podwójny skok dostać się tam, do tej babki, z tego teleportu jednego z pierwszych. Dobra, jestem. No i zobaczmy. No widzicie? Jak najbardziej. I teraz mogę wejść w interakcję. Co już? To tyle? Co do cholery i koniec? No cały czas mnie ciekawi, co to jest ten, słuchajcie, złoty pasek. Może to jest gdzieś opisane, tylko jakby nie czytałem wszystkich opcji. Mapa zaktualizowana. A tu znowu są drzwi. I znowu są zamknięte. Kurczę, ile tu pozamykanych drzwi jest w tej okolicy? Niepojęte. Nowy obszar. Aha, dobra. Czyli jak jest sufit, to mogę rzeczywiście zrobić podwójny skok? No dobra, to widzisz, mówiłem wam, że double jump to jest jakby podstawa. Co to? Jest jakby podstawa Metroidvanii i bardzo często podwójny skok jest właśnie tym, co pozwala więcej pozwiedzać. Czemu start raz naciśnięte, potem drugi raz naciśnięty nie wyłącza? Nowy obszar, mapa zaktualizowana. A co myśmy tutaj pominęli? Bo widzę, że tam prowadzi nas w lewo. Co tam jest? Tam coś jest. Aha. Okej, drzwi. Otworzyliśmy sobie drzwi. No dobra, czyli drzwi tak naprawdę najczęściej one jednak są. So many forms to fill out. The order really doesn't want first circle members to have children. Gifted children. They don't care about the rest. No jak widzicie, co chciałem powiedzieć, że drzwi czasami po prostu są dwustronne i tyle, tylko są zamknięte. 100 z dokumentów, które wszyscy członkowie pierwszego kręgu muszą wypełnić przed złożeniem wniosku o pozwolenie na posiadanie dziecka, zgodnie z polityką planowania rodziny. Czyli adoptowane dziecko. Mój ojciec bał się tych dokumentów, bał się całego procesu, próbował coś ukryć przed zakonem i swoją żoną, kawałki przeszłości, które sądził, że pozostawił dawno za sobą. I nie chodzi tu o Benedykta, bo Benedykt to z pierwszą żoną, tak? Prawdopodobnie jest syn, tak zakładam. A teraz jest druga żona i być może co? Mieli zamiar adoptować dziecko? A to dlaczego? Dobra, bo tu macki sobie biegają. Dokument znaleziony, więc widzi też punkty zdobyte. Też cały czas chciałbym zobaczyć... Idź. Zobaczyć bym chciał, słuchajcie, te... Jak skoro mamy już taką mobilność, to fajnie byłoby wrócić do starych przestrzeni, prawda? Idź. Aha, bo to chodzi o takie zejście. Wrócić do starych miejsc. Okej, okay, coś poodkrywane. Wrócić do starych miejsc i tam pozwiedzać, tak? Bo mamy możliwości. Szczególnie jeśli chodzi o skakanie. Ale no. Zaraz będziemy badać co i jak. A tam chyba nie wskoczę, chociaż... Wiecie co, mam wrażenie, że wskoczę. Cyk, pyk i jak najbardziej. To znowu ona, znowu. O, jest, są otwarte drzwi, zobaczcie. Znowu ta kobieta jest zamknięta za lustrami. Nowy obszar. Oho, od dawna walczyliśmy. Ło. Dobra, teraz mam podwójny skok, będzie łatwiej mi je omijać. Dobra, przypominam sobie co i jak. O, tu mogę celować. Dobra. Gościa, nie ma, 4 uderzenia w sumie i mamy naładowane moc, więc... Więc moim zdaniem warto tej mocy używać częściej, bo tu mówię, 4 kropnięcia i moc przybyła. Mnie ciekawi ta tatuażystka. Jeszcze jej nie odblokowaliśmy, nie? Więc nie wiemy, co ta tatuażystka robi. Wiemy tego, że tusz używa. Używa tuszu. Tak? Nie poszedłem dołem w sumie, co ciekawe, ale dobra, będziemy wszystko jakoś... No co z tym? Czemu? Czemu start? Drugi raz użyty. Robi to, co robi. Ja sobie tu próbuję analizować, co my tu mamy. Są różne obszary, ale zobaczymy sobie na początku może dół. Co my tu mamy? Interakcja. Jakiś napis. I teraz cholera wie, co to znaczy. Nawet dwa znaczki są. Ciekawe, czy ta gra może mieć, słuchajcie, na przykład jakieś swoje tajemnice. Jakiś swój szyfr własny. Wiecie co, ja sobie zrobię takie podwójne screen, na wszelki wypadek, nie? No, na zasadzie... Znalazłem napis, będę teraz wiedział, w którym miejscu jest. Chyba jest to mądre podejście, myślę. Żebym nie zapomniał. Nowy obszar. Nowy obszar, stare szmergle.
Oj. Dobra, ale obroniłem się przed szmerglem i od razu zginął? Być może tak. Mam wrażenie, że ten szmergiel od razu dedł, jak go tylko tutaj sponiewierałem. Tak mi się wydaje. Coś wyleciało. Objęcie matki. Zobaczcie, to jest jakby część czegoś większego. Esencja życiowa zachowała się pod szorstką wierzchnią medalionu. Ktoś wystarczająco szalony, by po niego sięgnąć, pewnie usprawiedliwiłby ten koszt. Poprawia mój wigor i sprawia, że mogę wytrzymać więcej. Czy to oznacza, że to jest jakaś część do... Okej. Uzdolnione. Dowiedz się o przeszłości ojca. Znajdź brakujące części medalionu. Być może wiecie, więcej HP i te sprawy, tak? Okej, tu coś pootwieraliśmy, ale teraz zobaczmy... No i tak, tutaj jest w ogóle najlepsze to, że w miniaturce jest cały medalion, tak? A tutaj mamy tylko kawałek, też mamy dokumenty. Czasem będzie niebawem to jakoś bardziej posegregować, ale no, na razie niech będą wszystkie elementy w jednym miejscu. Co mamy tutaj? Drzwi otworzyłem, które do tej pory nie były... A, widzicie! Do tej pory były zamknięte faktycznie i teraz już otworzyliśmy sobie. Tu mamy zaraz teleporcik. Czekajcie, bo tu były pewnie jakieś zadania jeszcze. Dowiedz się więcej o przyszłości ojca. A być może mogę się dowiedzieć od tego... Jak on nam się nazywał? Henry? Henry. A propos Henry'ego. Pewnie słyszeliście, że... znamy datę trzeciego sezonu Wiedźmina serialowego, choć muszę powiedzieć, że ojej. Jak to smutna historia, powiem szczerze, tego serialu. Wszyscy tak bardzo chcieli, żeby był poziomu chociażby, wiecie, którejś z gier. W sensie, jeśli chodzi o poziom narracji, pomysłu. A jak się potem dowiedzieliśmy jeszcze, że co, że ten trzeci sezon Wiedźmina... A to jest zamknięte. No to nie będzie łatwo wejść. A jak się dowiedzieliśmy jeszcze, że trzeci sezon Wiedźmina ma być... Kurka. Co jest najsmutniejsze... ma być jeszcze bardziej odchodzący od książek, to no cóż, 29 czerwca, tak? Chyba z tego co kojarzę, 29 czerwca ostatni sezon, kiedy Henio gra w Wiedźminie. No ja sobie nie wyobrażam, że Hemsworth udźwignął w ogóle, że ktokolwiek zgodził się na takie bagno, to jak oni musieli mu zapłacić, że on się zgodził? Ile musiał dostać hajsu? Shit. Ile musiał dostać hajsu, żeby zgodzić się na tak ciężką rolę, jak rolę, kiedy po prostu wszyscy uwielbiali, kurczę, Heńka. A teraz co? Teraz Gucio. Widzicie, coś jest nowe do zrobienia tutaj. Może tu trzeba na przykład strzelić... Nie mogę strzelać. Mogę strzelić w górę. Czekajcie, a sprawdzimy. Nie. No dobra, przynajmniej się przekonałem, że to nie zadziała. Tutaj mamy znowu, o widzicie, aha, czyli to nie za bardzo mogę to przejść na razie, bo nie pozwoli mi. Tak, znowu mamy zamknięte przejście i na górze i na dole, tylko szkoda, że tak naprawdę nie mamy zaznaczonego, co to jest za problem z przejściem, tak? Żebym chociaż wiedział, co ja tu mogę, a czego nie mogę. Żebym powiedział, że przez zamknięte drzwi, bo cokolwiek, tak? A tutaj nie wiemy nic. Nie ma jakby... Wiecie, często w metroidwaniach są takie specjalne ikonki, które pokazują, co tak naprawdę jest problemem. O. Ej. Zaraz, no nie mówcie mi, że to jest tylko tło. I tam się da wskoczyć. What? Ja wiem, że przeszedł pocisk, ale słuchajcie, byłem przekonany, że tu nie można przejść, bo te... Jezu. Byłem przekonany, że się nie da przejść, bo są te korzenie blokują przejście, a tutaj nie, nic nie blokuje. O rany. No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Be well the forehead. Reflection. As much as a mirror feeds on the image, the demons feed off of people's emotions. As do I, Benedict. Zaraz, ale wiecie co? Ja przytrzymałem znowu picie. To jest dziwne, bo przytrzymałem picie i podobno... Mówili, że... Shit, muszę się jednak bronić. Finisher! Bestiariusz! Kurczę, jeśli dobrze pamiętam, to było coś o tej fiolce życia, że jak przytrzymam, to wyleczy mi wszystko.
Pamiętacie? Było chyba coś takiego, nie? A teraz? Czekajcie, teraz mogę sprawdzić. Przytrzymam jeszcze raz w górę. Trzeba trzymać do samego końca. Myślałem, że jak już pierwszy raz pierdło, to już wszystko zregenerowało. Dobra. Trzeba po prostu przytrzymać. Deponuj tuż. Uzupełnij przedmioty. I mogę się też przenieść. Jak w ogóle wygląda to miejsce? No jeszcze możemy sobie tutaj... Bezpieczna strefa się to nazywa. No dobra, poeksplorujmy sobie jeszcze tutaj. W takim razie, na razie. A z drugiej strony zastanawiam się, czy przeszłość ojca może coś ten Henio wiedzieć. Nowy obszar. Podoba mi się, te obszary są bardzo ładne. W ogóle ten świat jest przepięknie wykonany. W ogóle no... No cieszy oko niezwykle i niesamowicie. To trzeba przyznać. Że bardzo, bardzo ładne to jest. Co tutaj stworzyli twórcy. Znowu? No znowu ona. No dobra, to może uda się ją w końcu uwolnić. Chociaż widzę, wiecie co? To jest dużo tych... O, brzmi jak miejsce walki. I tutaj nie ma żadnej interakcji teraz. Coś czuję, że czeka mnie tu jakaś walka. Idź. Z drugiej strony... A, może to są teleporty? Aha! Okej. To trzeba co? Wejść w odpowiednie lustro? Idź. I gdzie wyjdziemy nim? Wyjdziemy tu. Mapa zaktualizowana. Co? Co? Tu nie ma... Naciskam start, tu nie ma mapy. Okej. Teraz tutaj. Czyli mam pójść do tych luster. A gdzie mnie teraz zabierze, jak przejdę tędy? Tu mnie zabrał. O, jakaś gówno leci. O nie, tu jeszcze są jakieś gówienka. Ale słabsze widać. O, o! Jo, co to robi? Dobra. Czekajcie, muszę to trafić. Oż ty w ryj. Średnio mi poszło. Kurczę, muszę się blokować. Ale to ile to ma wszystko życia tutaj? Idź. No musisz się napić w bezpiecznym miejscu. Nie jest bezpieczne miejsce. Dobra, idź. Chyba same się też trafiają. Dobra, flaszka. Nie mogę wypić flaszki. Ojaj, w ostatniej chwili strzeliłem. Dobra, pijemy z flachy, słuchajcie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, w ostatniej chwili w sumie upiłem. Dobra, pamiętam, że tu można było chyba przejść. Ze środka szło właśnie obok... Nie, inne miejsce jest teraz. Finisher. Dobra. Okej, trochę się to zmieniło. Czyli muszę teraz dojść tam na górę. Kurczę. A nie, tutaj wystarczy, dobra. Wyciągamy po prostu Femme Fatale. Kimkolwiek ona jest. Naciskam X-a jak szalony! Jezu, to trzeba naprawdę naparzać tym X-em. Teraz trzeba tam wejść wyżej, ale jak tam wyżej wejść? Mam wrażenie, że to jest... Trudno, żeby tam znaleźć jakieś wejście wyżej. Trzeba chyba odpowiednio, odpowiednio poskakać. Mam wrażenie... Jak tam się podostawać, nie? Bo to jest wyzwanie. Trzeba w dobrym chyba momencie... O właśnie, nacisnąć, ale to nie jest takie proste. Aj! Co innego chciałem zrobić. Dobra, ubity, bo to też jest tusz trochę, tak? Trochę tuszu zawsze leci. Dobra, ubiłem przynajmniej stwory. Teraz muszę zrozumieć, jak się dostać tam wyżej, skoro ten mój dwuskok jest taki sobie. O, widzicie? To jest właśnie ten problem. Tutaj jestem w stanie się złapać. Też nie. Chociaż wiecie co? Mam wrażenie, że byłem w dobrym w ogóle miejscu. Czekajcie, mam wrażenie, że to było odpowiednie przejście. Czyli muszę trzeba znaleźć po tych lustrach, tak poprzechodzić, bo w górę nie można, ale można się utrzymać na przykład, tak? Oj, oj. Dobra, trafiłem gościa. Dobra, wyciągamy. Nie, muszę na początku te gówna ubić. Cyk, cyk, cyk. Dobra, dedło. Szlak by cię trafił. Dziadu. Czy dobry timing jest potrzebny, tak? No właśnie. Przestań żyć, japę, ja tu walczę z gównami latającymi. Zobacz, jakieś maski, pijawki powietrzne, a ty krzyczysz tam jakby... Najważniejsza, żebyś... jakbyś ty był. A to w ogóle nie ona tu jest chyba. Ona jest wyżej czy niżej w sumie? Dobre pytanie.
Nie mam po... Oj! A to było zejście niżej w ogóle. Okej, okay, dobra, czyli muszę... To jest strasznie jakieś takie... chaotyczne. W sumie nie wiem jak... No dobra, zobaczmy tutaj. Gdzie mnie przeniesie ten środek? Obawiam się, że na... Może w dobre miejsce. W dobre miejsce przeniósł, dobra. Nie wiem, co się wydarzyło, ale strzelam w to gówno i już zginęło, dobra. Już cię wyciągam. Jak będzie jęczeć, no? Nie mogę? Czy co? Bardzo... Dobra, bardzo... Uratowałem kogoś. Bardzo trzeba nawalać Vixa. Za bardzo. Oh, thank God you showed up. Don't know who you both are, but I'm in your debt. Both? I'm Benedict Fox, ma'am. A detective. Well, aren't I lucky? Also, you don't have to pretend. I can see both of you. Judging by the surroundings, you're no ordinary duo. Fascinating. I'd love to chat more, but I'm in a terrible need of a bath. What the hell was that? Jest wyrwa. Dobra, ale muszę przyznać jedno, że pani voice aktorka na początku, znaczy postać się drze, prawda? Postać się, ta babka się wydzierała w niebogłosy, darła się, a jej głos okazuje się taki, o, spokojny, ja sobie teraz pójdę się umyć, a wy sobie tam dalej róbcie. Dziwne. Czy to jest fold image? Chyba nie ma. Dobrze wiedzieć. Idź. Ale po co jest słowo idź? Co daje idź? Aha. Okej. Okay. Czyli dalej mogę to kliknąć, żeby przenosić się pomiędzy lustrami. Rozumiem. Interakcja. Drzwi. Jest jakaś notatka po prawej stronie, ale nie mogę jej odczytać. Dużo symboli. A może to jest ten alfabet? Może one są po kolei napisane, bo tak trochę wygląda? Może nie? Nie wiem, coś jest tam napisane. Strona z symbolami. Okej, okay, też trochę punktów dostaliśmy. Przeczytaj. Do diabła, to nie wystarczy, muszę działać więcej. Muszę być szybszy, to konieczne. Tak istotne, trzeba będzie zamknąć cały dom, jeśli trzeba. Bo czymże jest dom bez zamków, zwykłą skorupą, bezbronnym celem dla każdego, kto chciałby wtargnąć do jego wewnętrznego sanktuarium. I tak oto czuję się zobowiązany, nie, zmuszony do zabezpieczenia i zamknięcia pomieszczeń w moim domu. Mary będzie musiała przyspieszyć swoje działania, nie ma czasu do napróżnowania. Kim jest ten AVB? Bo to musi być coś może w stylu FON, tak? Bo J to James, ojciec, tak dobrze kojarzę. Nie będę się przejmował ostatnim zamkiem, gdyż mój czas jest zarówno cenny, jak i ograniczony. Mary ma dostęp do swojego ogrodu i to powinno na razie wystarczyć. Może tam miło spędzać czas. No dobra, tu też zobaczcie, widzicie? I znowu z... Ale to jest, rozumiem, ta sama szuflada? Z drugiej strony chyba jednak nie. Notatka z... konundrumowymi symbolami gdzieś widziałem już podobne, może się przydać, ale z drugiej strony mam wrażenie, że myśmy zrobili zagadkę z szufladą. A może była druga? Nie pamiętam. Może faktycznie była druga. Weźmiemy, bo się przyda. Dziękuję ci, Sigmund. Znaleziono drugą część dziennika ojca. Ale do czego jest to? Drzwi. Nie można na razie ich otworzyć. Nie będę robił screena tego miejsca, bo nie wiem, czy to ważne, ale jak widać... No jak widać ważne. To kiedyś będzie mogło być otwarte. Czekajcie, to jest napisane. Porozmawiaj z tajemniczą kobietą w łazience. To muszę wrócić do domu i ona... No tak, powiedziała, że musi wziąć kąpiel. Dobra, to miało być nawiązanie do tego, że hej, muszę wziąć kąpiel, idę się wymyć, więc dołącz do mnie. Chodź, się pokąpiemy, umyjesz mi plecki. Tu jest, okej, nawet ją widać, tajemnicza kobieta. No dobra. O! No właśnie, Harry, ja powiedziałem Henry. O, to w ogóle... Schromoliłem imię i mi się skojarzyło jeszcze, wiecie, z Henry Cavillem, nie? Więc pogadałem sobie chwilę o Wiedźminie, a tu Harry, kurczę, portier. O, portier, w sumie to pasuje trochę. Dobra, pogadajmy na początku z Harrym, mi się wydaje, że po prostu on mi coś powie o ojcu. Tajemnicza kobieta, a nie? Catch, kid, huh? A truly stunning creature. Out of this world, one might say. To już? To jest cały twój komentarz? Myślałem, że powiedzmy coś o ojcu. Ale to nie to. Dobra, sklep. Zobaczmy, możemy sobie kupić nową zabawkę. Kamienne urządzenie. No zobaczmy, co to jest to kamienne urządzenie. Co to robi?
Wybieranie przedmiotów w poradnik. Dodano wpis do dziennika. Mogę też ulepszyć. Zwiększ ilość użyć. Dłuższy czas skamienienia. Skamienienienienia? I've got what I needed. Till next time. Dobra, no to w takim wypadku wejdźmy do dziennika. Bestiariusz się pojawił, jak widzicie. Demony, niepokój, pasożyt, odbicie i letarg. One mają wszystkie fajne nazwy. No dobra, femme fatale, uzdolniony, dobra. W takim razie poradniki, coś miało być... Miał być jakiś coś, jakiś poradnik do zmiany przedmiotów i... Ja go nie widzę. Widzicie jakiś w ogóle poradnik do zmieniania przedmiotów? Nie wiem. Chyba, że to podstawy mają być. I w podstawach jest napisane. Come in, dear. O! Mogę wejść, tak? Ma'am. Oh, you're here already. I had a chat with that lovely young man. He gave me an idea about how I might repay my debt. I'm almost done. Let's meet downstairs. No dzień dobry. Najlepsze jest to, że on w sumie widzi, jak tak patrzę, gdzie jest zasłonka. On widzi, ale... No właśnie, ale ja nie widzę. Halo, z złej strony jest zasłonka. Mamy się spotkać na dole. Dobra, ale absolutnie nie podoba mi się, jak podkłada ten głos. Jest bardzo nienaturalna. Pod tym kątem, muszę powiedzieć. Nie brzmi przekonująco, jeśli mam być szczery. Ta konkretna pani. Dobra, spotkamy się na dole, no to idźmy. Just a trick. Come closer. Let me take a look at you. Yes, you'll do nicely. You'll be my canvas. I believe you have what I need to make you stronger. Take a seat. Tatuażystka. Ona jest tatuażystką. No przecież. Okej. Okay. Czyli tak, towarzysz zjawia się w formie bariery, odbijając takiego wroga, niesie dodatkowe efekty, gdy jest dobrze zgrany w czasie. I teraz mogę wydawać tusze na inne rzeczy. Patrzcie, jakie to jest w sumie droga, ale mamy dużą jakby pulę. Nie wiem, czy mogę niżej, mogę więcej. A, i teraz będę mógł mieć mega dużo tatuaży w różnych miejscach, a potem całe ręce zatatuażowane. Fajny pomysł. Towarzysz chwyta przeciwnika w uścisku, umożliwiający mu rzucenie nim. Towarzysz chwyta przeciwnika w uścisk umożliwiający rzucenie nim. To jest tanie, ja bym chciał to, bo jest tanioszka. Damn, it hurts. But I feel like I want more. No ba. Ból na ból, prawda? Co my tu mamy jeszcze? Druga macka. Towarzysz zyskuje wzmocnienie dla niektórych swoich zdolności, ulepszając i powiększając ich zasięg. Wymaga objęcie towarzysza i bariera towarzysza. Okej, wymaga druga macka. Aha. Dobra. No więc, szanowni państwo, myślałem, że jest... Możemy sobie wybierać, co chcemy. Otóż nie. Te wszystkie poniżej wymagają tych wyżej, więc... Troszkę... Jakby... No. Nie wszystko trzeba... Nie we wszystko trzeba inwestować, ale jak chcemy w ogóle przebić się, no to wymaga nura towarzysza, to wymaga drugiej macki, więc tak czy siak musimy lecieć po kolei. Czyli to jakby ulepsza zasięg wszystkich moich umiejętności. Więc zobaczymy. Okej, okay, no ale to trochę jakby... Widzę, że chyba te zdolności na dole dopiero dają duże możliwości, tak? Jakieś pierwsze musimy przejść, a dopiero potem dostajemy dodatkowe, chociaż też nie zawsze wszystkie musimy wziąć, prawda? Na to wychodzi, bo na przykład jak wejdziemy sobie tutaj, no to mogę wybrać to albo to. Szarpiący atak towarzysza, podwójny chwyt, to wymaga... Aha, to wymaga obu, przepraszam, już widzę, tak. Także jak widzicie, jednak musi być kolejność, niestety. Następny będzie nur towarzysza. Towarzysz raptownie przyciąga Benedykta do ziemi, a siła uderzenia odpycha wrogów do tyłu i niszczy niektóre niestabilne powierzchnie. To jest po to, żebyśmy mogli dostawać się w te zielone punkty, gdzie były deski, pamiętacie? No dobra, to rozumiem, okej. Okay. No to na razie mamy tylko wzmocnienie i mamy chwytanie. To na razie tyle udało się odblokować. Więc wychodzi na to, że musimy teraz... So intense. Her aura is addictive. No ba. Okej, okay. No tatuażystka potrafi łączyć się i kontaktować tatuaże. Kontaktować się z demonami. Mogę dowiedzieć się więcej na temat tatuaży. No dobra, dowiedzmy się więcej.
To mamy opis umiejętności też, zobaczcie. Tylko tutaj trochę ten wykrzyknik, nie wiem, czy zniknie kiedykolwiek. A, dobra. I teraz mamy opis, jak to wygląda. Przytrzymaj lewą gałkę i prawy trigger. To dlatego na triggerach nie ma dasha, widzę. Towarzysz chwyta przeciwnika i w uścisku umożliwiający mu rzucenie nim. I druga macka, lewy trigger. Towarzysz zyskuje wzmocnienie, ulepszając objęcie, powiększając zasięg objęcia towarzysza i trzaśnięcia towarzysza. Okej, tylko ja teraz trzaśnięcia tak naprawdę jeszcze nie mam. Mam tylko przytrzymaj kierunek i prawy trigger, tutaj lewy trigger, druga macka. Tylko tutaj to nie działa, dopóki jesteśmy w domu. Dobra, to w takim wypadku, no dobra, to zwiedźmy sobie może ten teren. Skoro mamy mackę. Aha, tutaj ten teren był zamknięty, tutaj mam wrażenie, że mogliśmy tutaj jakoś to zwiedzić z góry. Aleśmy nie zwiedzili, widzę. Jakby tutaj jest takie przejście. Aha, bo to w ogóle jest, dobra, przecież to jest pierwsza lokacja. Okej, to tu w ogóle musimy pozwiedzać, z tego co wie. Dobra, pójdźmy tutaj i stamtąd jeszcze pierwszą lokację spróbujemy zwiedzić i zobaczyć, co się znajdzie. Dobra, zobaczcie też, że mamy w interfejsie pokazane Y. I dobra, czyli jakby... A, to skamienienie to mam... Aha. Okej. Świetnie. I co? Jakby nie widziałem opisu tego przedmiotu i w sumie nie wiem, co mi to dało. W sumie już zmarnowałem skamienienie, więc szybko poszło, prawda? Co się wydarzyło? Gdzie? Co? To mnie zabiło? Co mnie zabiło tam w ogóle? Co jest grane? Od kiedy mnie zabija tamta strefa? Nie mogę tam przejść? Głupota. Dobra, to głupie. To muszę powiedzieć, mega głupie. Cyk, pyk. Okej, teraz przeszedłem. No ale, kurde, czemu mnie zabija? Zabójcza aura, kurczę. No dobra, ale tu mamy miejsca, które musimy odwiedzić, bo wcześniej nie mogę ich odwiedzić. Proszę bardzo, objęcie matki. Of his mother. My grandmother? Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like a badge of honor. There is true strength in that. Cleansed by suffering. Tak, a to też jest wytłumaczone, dlaczego one są słabe. Wyssaliśmy z nich tusz, więc mają. Więc jest od razu o wiele łatwiej je zabić przez to, tak? No tak, tutaj oczywiście są drzwi, których nie otworzymy, więc no są pozamykane. Idę zobaczyć, czy jeszcze mogę coś tutaj zwiedzić. Bo wydaje mi się, że właśnie ta wyrwa jeszcze była do otworzenia. Tu na pewno, bo teraz mamy możliwość tam wejścia, o właśnie. I też coś tu jest, interakcja z czymś, proszę bardzo. Aha! Wyrwa! No dobra, ale co mogę z tą wyrwą zrobić? Jak ją mogę otworzyć? Nie? Bo to jakby... Interakcja jest, ale nie ma tu wroga, nie ma jak tej... Patrzcie, co to jest napisane tu na górze w ogóle. Tu. Oż ty! Wow! Już mnie tu nie ma. Dobra, typy. Tam był rok jakiś podany chyba, tak? No weź! Dobra, muszę je ubić, bo nie dano mi spokoju. Chyba, że zaraz je ustrzelimy. Troszkę też. W sumie nie ma sensu ich chyba ubijać, bo one już tuszu nie wysrywają z siebie, tak? Więc zdobywam tylko ładowanko. No dobra. Wyrwa, której nie mogę otworzyć. Myślałem, że to będzie jakieś usprawnienie czy coś, a tutaj... Kurna. Nie za bardzo. Tam jeszcze było jedno przejście, więc może jeszcze tamten znak zapytania zbadamy. Coś mi się wydaje, że tu jeszcze dałoby się gdzieś wejść. Nowy obszar, no właśnie. Tutaj nic nie ma, ale tutaj mogę gdzieś wejść. Co? Kurde, nowy obszar? No tam jest napisane, widzicie, MMXX. To jest, M to było 1000, to co to jest? 2020... 2023, dobra, obecny rok. Ale tutaj jakby to przestrzeń była taka jakby większa tutaj. Jednocześnie nic tu się nie da więcej zrobić. Interesujące. A może tam się da wskoczyć, słuchajcie, tylko ja jakby nie umiem wskoczyć tam, bo coś. To jakby tutaj coś było ukryte, myślicie? No nie wiem.
Ciężko powiedzieć, jakby niby tam się da wskoczyć, a jednocześnie się nie da. Nie, widać gdzie nawet nie no, widać gdzie łapie kurczę ten drucik. Fioletowy dzyndzel. Ale no to jest ciekawe, interakcja, ale nie mogę z tym nic zrobić. Widzę to tylko i nie mam, może jakąś potrzebuję dodatkową moc, żeby móc to ogarnąć. Tutaj wskoczyłem jeszcze, zobaczcie, o, tutaj gdzie był ten znak cholera, no, co to jest za pomysł, żeby star gdzieś leciał? Który raz to już wypowiadam, tak mnie to drażni. Okej, ale mamy kolejną część tego medalionu, zobaczcie, jeszcze jedna i podniesie nam się wigor. Co oznacza, że jak znowu będę miał 5 HP-ków, tak? To wszystko, co w tym miejscu. No i wydaje się, że też ta pierwsza część, oprócz tego miejsca, które wymaga wejścia od drugiej strony z jakiegoś powodu. A pójdę tym dołem, bo może się okazać, że mogę tam jeszcze coś znaleźć. Pójdę. W ogóle potrzebuję tuszu, żeby odblokować kolejną umiejętność, więc... Oż ty w ryj! No tak nagle mi wyskoczył na mordę, no. Dobra, czas się wyleczyć na maksa z fiolki. Dobra, to tyle. Jestem gotowy na w razie czego odbijanie pocisków. Ty, Stefanie. Cyk! O! Dobra, nie trafiło. No właśnie. Widzicie, tutaj jest wejście i ja wtedy wszedłem tu, ale nie poszedłem tędy. Nowy obszar. No właśnie. Uuu! Okej. Rozumiem. Czyli jakby ten obszar był dla mnie dostępny chyba od samego początku. Tak? Był dostępny dla mnie od samego początku, tylko nie zauważyłem, że tam jest wejście i po prostu poszedłem do nowej lokacji. Dobra, tuszu trochę zdoby... Co? To są dwie sztuki tuszu tylko z tego mojego główienka? Ozdobny grzebyk! Ungifted gift. A bundle of hopes and wishes never fulfilled. A symbol of cowardice and hesitation. Ozdobny grzebień wykonany z ludzkiej kości biodrowej. Dzieło pierwotnej magii plemion afrykańskich. Prezent, który miał zachwycić, ale nikt nie dotarł do adresata. Przerażające. Ozdobny grzebyk. A no i tutaj będzie to przejście. Dobra, ekwipunek. No i mam też tatuaże napisane i rzeczywiście jest też wzgląd na te tatuaże. Tylko szkoda, że na początku muszę je tutaj liniowo odblokować. Dopiero tutaj, zobaczcie, daje mi to absolutną dowolność tych 6 umiejętności. Ale pozostałe są niestety... bez szału. Znaczy, że muszę je odblokować, po prostu. Drzwi. No dobra. To przeszliśmy. To teraz mamy wyczyszczony, zobaczcie, ten teren. Nie mam natomiast za dużo jeszcze tuszu. Pytanie brzmi, czy mogę sobie coś jeszcze odblokować? Tu nad tą wodą, jak dobrze kojarzę... Oj, nie mogę w nią wpaść, nie? Wydaje mi się, tu jest przejście. Na mapce wygląda to miejsce, tak? Cyk, pyk. No właśnie, bez podwójnego skoku raczej nie można byłoby tu wejść. Sobie zobaczymy drzwi. Oczywiście, że są zamknięte. Więc być może są to drzwi powrotne z tej lokacji do następnej. Nowy obszar. Sporo tych nowych obszarów tu. Aha! Tam w ogóle coś pozamykane. Ale być może zrobimy, wiecie, obchód dookoła tego miejsca i wtedy dostaniemy się tam. Co za bąbel. Wow, tu, ja tu zjeżdżam. No nie, no nie mówcie mi, że to jest koniec mojej eksploracji tego miejsca. No ja sobie tu otworzyłem. I co, i to tyle? Zresztą tutaj jeszcze były takie drzwi, nie? Z mazi. No to jest jakby zjazd, tak? Pokazuje mi, że tutaj nie wejdziesz, gościu. No właśnie, może da się cyk, cyk. I potem cyk, cyk. No! Ale powiem szczerze, to nie było oczywiste, że tu się daje wejść, tak? To myślę, że do kilku graczy może... Może... Zwiędła dłoń, może tutaj się zgubi. The hand of a sinner, or that of a saint, if there's any difference. An old-fashioned relic, but still powerful. Jezu, jak to wygląda. Jak na odciętą rękę, jest zaskakująco żywotna. Szczegóły i pochodzenie reliktu różnią się w zależności od kultury i opowieści, ale ogólnie jest on uważany za potężny i złowieszczy symbol czarnej magii lub złych sił. Dzięki niej mogę częściej korzystać ze zdolności mojego towarzysza. O! Aha, i zobaczcie... Okej, okay, używanie mojego towarzysza zapełniło złoty... W ogóle nie patrzyłem jeszcze chyba na porwanie, tak? O, to jest właśnie to porwanie. Ale jeszcze...
co ciekawe, zauważyłem, że rzeczywiście zapełnia żółty pasek, który nie wiem do czego służy jeszcze. Żółty pasek jest zapełniany, kiedy używam zdolności towarzysza. Czyli to jest tyle z tej strony. A na dół nie mogę jeszcze przejść, czyli to nadal jeszcze nie było to, czego szukam. Tutaj jeszcze jest kolejne przejście, więc ja się przeniosę szybciutko tutaj, zobaczymy jeszcze tę strefę, bo już muszę powoli kończyć. Cyk, pyk. O-o. Oj kurczę. Czyżby był podwójny skok potrzebny albo coś? Bo na razie jakby... Oj, no nie wiem. Cyk, pyk. Pieruny. Zaraz się okaże, że zginę. Czekajcie, bo muszę się chyba wyleczyć, tak? O Jezu, przycisnąłem, żeby mi się interfejs pokazał. Dobra, no to już dwie flaszki poszły. Cyk, pyk. No niestety, kurde. Czyli tutaj się nie da przejść. Czy może tu jest potrójny skok potrzebny? Nie wiem, czy taka jest możliwość. A może jest inne przejście? Jak to wygląda? No nie, no tutaj trzeba jakoś przejść. Po prostu. Tylko jak? Spróbuję raz jeszcze. Hops! Hops! A może ja mogę... Może mogę więcej razy tą macką tam polecieć? Może potrójny skok mogę zrobić? Czekajcie. Skok? Cyk? Chyba nie. Chyba nie. No to trudno, tutaj nie przejdę. Nawet tutaj znalazłem, zobaczcie. Podwójny chwyt towarzysza. Towarzysz pozwala Benedyktowi wykonać dwa dodatkowe skoki. Czyli tak czy siak tam można mieć łącznie cztery nawet skoki. Więc to jest to miejsce, które pewnie da się potem odwiedzić. Tylko trochę się teraz zgubiłem, gdzie ja muszę pójść, nie? Bo mogę się przenieść, mogę wrócić do domu, ale tutaj nie mam żadnej... Wiecie co? Dobra, jest jedna rzecz. Mamy znalezioną tę notatkę z tymi trzema symbolami, a ja tak naprawdę nie pamiętam, gdzie to mogło być. Jedyne miejsce! Dobra, dwa miejsca są, okej. Okay. Są dwa miejsca, które moim zdaniem mogą być. Tutaj mamy jakieś przejście, pamiętacie, że to było zamknięte i tu było zamknięte. Nie wiem, czy to był klucz. Chyba tutaj było to potrzebne, żeby otworzyć... To jest chyba ten właśnie fabularny element, który jest mi potrzebny. Tak, bo przecież my mamy notatkę. Ja poszedłem sobie zwiedzać, myśląc, że mogę przejść dalej, ale nie. Coś mi się wydaje, że te trzy symbole skrywają właśnie kolejną dawkę informacji. A jednak, kurczę, zobaczcie, przyszedłem drugi raz i obok piwnicy są drzwi symbolowe. I teraz pytanie, czy to są te? Teraz zobaczcie, że jest to w pionie, więc wydaje się, jakby to miało być rzeczywiście to miejsce. No? Ja myślałem, że tam ta piwnica jednak. Czyli tak, idziemy do ekwipunku. No i to wygląda rzeczywiście na to. Tylko to trzeba jakoś zoomować. Czyli wychodzi na to, że to jest trzecia, druga... Okej. Dobra. Okej, zapamiętałem. Drzwi symbolowe. Trzecia... Tak, tak. No jak? Czy to nie są te symbole? Czekajcie, bo trzeba porównać symbole może jeszcze, kurka. To nie jest to? Nie no jak? Tak, druga, dziesiąta, to są te symbole. Co jest nie tak? Aha, druga, dziesiąta, okej, okay, a nie dziesiąta, druga. Wszystko jasne, odwróciłem kolejność. Dobra, co mamy tu? Wózek! Half rusted away, half restored. Parts of both hope and resignation, canceling each other out to the brink of obsolescence. To zawsze daje nam kolejne wspomnienie. Dobra, czyli mamy jakby ogródek, mamy chyba, tak? Ale bardzo ładne miejsce, o kurcze, naprawdę. Klimatyczne mocno. Mandragora! Drąca mordę. Mandragora, bardzo rzadki i silny alchemiczny składnik, musiała parać się alchemią, w takim razie oboje byli uzdolnieni, czyżby oboje byli członkami pierwszego kręgu? No tak, ta kobieta druga, nie? Mandragora dodana do ekwipunku, już się cieszy, kurde. Skubana, już mordę, cieszy. Jak najbardziej, lubi. Do czegoś będzie pewnie potrzebna. Tu mogliśmy wyjść. O. Zejdź. Ale gdzie? Nie wiem jeszcze, gdzie tam można zejść. O nie. Fingers and heart, blue with coal. Mind and spine, crippled from frostbite. None should die this way. Uh-oh. This looks bad. You okay, kid? Yeah. I know she's not my mother, but still. I
feel guilty about feeling nothing. I know a thing or two on how to untie such knots. Go grab some linen. I'll help you. No niestety. Przynieś prześcieradło z sypialni, aby okryć ciało. Czyli tutaj jest tak, oboje się zabili. Niestety wychodzi na to. I ojciec, i jego żona numer 2. Statua. O kurcze. A no dobra, widzicie, są potrzebne 4 klucze. Tak myślałem, że będzie 2, 4, 6, 9, nie? Czyli musimy stworzyć 2469. Wybierz klucz. Mam 2 klucze w sumie tak naprawdę. Potrzebuję łącznie 4, więc i tak ta statua nie będzie miała znaczenia. Znaleźć okrycie, tak? No dobra, tu jeszcze jest jakieś zejście tak naprawdę. A gdzie on chciał, żeby to okrycie znaleźć, wziąć? Przynieść prześcieradło z sypialni, aby okryć ciało. Dobra, słuchajcie, to jest dobry moment na to, żeby przerwać, bo mamy sypialni, mamy questa, będziemy dalej się zagłębiać potem znowu w jakieś strefy, no jak sami widzicie. Jest to ciekawa historia, jest naprawdę wykonana przepięknie. Ma ta gra swoje potknięcia, tak? Nie jest grą idealną. Walka pozostawia trochę do życzenia. A to jest wielka donica z Monsterą. Czy mówiłem wam kiedyś, nie wiem, że w ostatnim weekend byłem na targach roślin mięsożernych i nie tylko. I sukulentów też. I nabyłem sobie drzewko bonsai tam. I sobie teraz czytam i się dowiaduję, jak hodować drzewko bonsai. Nazywa się Carmona, taki gatunek. Więc teraz szyna bardzo mocno siedzi w kwiatkach i zaczynam... Kurczę, chciałem sobie coś wynieść z tych targów swojego i wyniosłem drzewko bonsai. I będę się nim opiekował. No ale monstera bardzo łatwo poznać, bo bardzo charakterystyczne liście. Niemniej, w każdym razie, ja bym chciał zagrać sobie dalej, tak? Ale to wszystko też zależy od waszego jakby zainteresowania, jak zawsze. Ale jest ciekawie, w sensie, mówię, pomimo kilku potknięć, bardzo fajnie się to eksploruje, walka mogłaby być lepsza, natomiast może da się do niej przyzwyczaić jakoś, bo tutaj jest dużo takich fajnych elementów w tej grze, które chciałbym dalej poznać. No, że trochę męczy to, że tatuaże trzeba w kolejności, ale no jakiś zamysł twórcy mieli, tak, żeby to zrobić, no nie ma takiej dowolności jak w Hollow Knight chociażby, że zbieramy sobie przypinki i aktywujemy i budujemy jak chcemy, to troszkę inne jest podejście. Ale nadal, widzę, że te ostatnie zdolności są chyba rzeczywiście jakby troszkę rozbudowane bardziej. Myślę, że tutaj przede wszystkim powinni zrobić tak, żeby na tych piętrach tatuaży jednak, kurczę, było więcej opcji do wyboru, albo nie wszystkie, żeby były wymagane. Ale może wiecie, jak buduje się duży tatuaż, może chodzi o to, że tworzymy tatuaż od początku i potem dodajemy jakieś wzorki. Musi być jakaś baza takiego tatuażu, nie wiem, czy to jest jakoś tak wyjaśnione, czy nie. Niemniej, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w Jamesie Bondzie, chciałem powiedzieć, w Benedykcie Foxie, bo intryguje mnie ta historia, tak? I jest ciekawa i jest dużo jeszcze rzeczy do poznania i do zbadania, do odkrycia, do znalezienia i do zgłębienia tajników, co się wydarzyło tutaj tak naprawdę, tak? Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!